Hej, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii. Jeżeli nie śledzisz jej od początku, to tylko nadmienię, że uczymy się tutaj tworzyć aplikacje internetowe w oparciu o narzędzie, jakim jest Oracle APEX. Dlaczego akurat takie narzędzie? Otóż wyjaśniłem to dosyć dokładnie w odcinku numer 1, dlatego gorąco zachęcam, aby zacząć oglądanie właśnie od niego. Dzisiaj mamy już 6. odcinek. Sporo już za nami, sporo się nauczyliście. Powiedziałbym, że wystarczająco dużo, aby podejść do tematu tworzenia nieco bardziej poważnych aplikacji. Do tej pory bazowaliśmy na przykładach opartych o pojedyncze strony, formularzy bazujących na pojedynczych tabelach. Czas pójść dalej. Już w odcinku numer 3 wspomniałem o moim pomyśle na aplikację, którą chciałbym przy okazji tych naszych nagrań stworzyć. I dzisiaj zrobimy pierwszy krok w tym kierunku. Zapraszam. Z pomysłem na aplikację nie grzeszę kreatywnością, ale mam nadzieję, że będzie ona dość dobrym przykładem do nauki. W dużym skrócie będzie ona służyć do tworzenia jadłospisów. Więcej o niej powiedziałem w odcinku numer 3, do którego możecie wrócić, aby sobie przypomnieć. Ale żeby jakoś się do niej odnosić, wymyślmy jakąś nazwę. Może FitExpress? A więc skoro czas nastał, zajmijmy się tworzeniem. A tworzenie zacznijmy od przygotowania miejsca, do którego będziemy zapisywali wszystkie nasze składniki, przepisy i jadłospisy. W tym celu będziemy potrzebowali modelu bazy danych. Model bazy danych brzmi nieco poważnie, ale porzućmy encyklopedyczne definicje, dla nas będzie to po prostu zestaw tabel, których potrzebujemy dla naszych danych. Tabel oraz czegoś jeszcze. Pilniejsi uczniowie już być może się domyślają, ja sam nie jestem pewny, czy powiedziałem o tym przy okazji któregoś z poprzednich odcinków, ale baza danych Oracle'a, o której do tej pory sobie mówimy, jest bazą relacyjną. Oznacza to, że tabele w niej utworzone mogą pozostawać względem siebie w jakiejś relacji. Ale wy, drodzy widzowie, powinniście już o tym wiedzieć. Co więcej, powinniście też wiedzieć, jakie rozróżniamy typy takich relacji. Informacji o tym jest dość dużo w kursach SQL, które były linkowane przy okazji odcinka 4. Ale teraz dla usystematyzowania sobie wiedzy krótko to podsumuję. Później opowiem o tym, jak utworzyć model bazy danych, tak aby zbytnio się nie napracować, oraz jaka jest dla nas praktyczna korzyść z tego, że nasz model bazy danych tworzymy w Apexie. Pierwszym typem relacji jest relacja 1:1. W relacji tego typu każdy rekord w jednej tabeli jest powiązany z co najwyżej jednym rekordem w drugiej tabeli. Przykładem może być związek między osobą a dowodem osobistym. Każda osoba posiada tylko jeden dowód osobisty, a każdy dowód osobisty jest przypisany tylko do jednej osoby. W praktyce powiązanie to realizowane jest poprzez klucze obce. W jednej, w tym wypadku dowolnej z tabel, umieszczamy kolumnę, która przechowuje wartości klucza głównego z drugiej tabeli. Taką kolumnę nazywamy właśnie kluczem obcym. Dzięki temu możemy jednoznacznie zidentyfikować, który rekord jest powiązany z którym. Kolejny typ relacji to relacja 1:wielu, czyli 1:n. W relacji 1:wielu jeden rekord w jednej tabeli może być powiązany z wieloma rekordami w drugiej tabeli. Ale każdy rekord w drugiej tabeli jest powiązany tylko z jednym rekordem w pierwszej tabeli. Przykładem może być związek między autorem a książkami. Jeden autor może napisać wiele książek, ale każda książka ma tylko jednego autora. W praktyce relacja ta jest realizowana poprzez klucz obcy w tabeli zawierającej wiele rekordów. Czyli w tabeli z książkami dodajemy kolumnę przechowującą wartości klucza głównego z tabeli autorów, co pozwala nam później na jednoznaczne powiązanie książek z autorami. Ostatnią relacją jest relacja 1:wielu. Tutaj wiele rekordów w jednej tabeli może być powiązanych z wieloma rekordami w drugiej tabeli. W tym przypadku przykładem może być związek między studentami a kursami. Jeden student może uczestniczyć w wielu kursach, a każdy kurs może być uczęszczany przez wielu studentów. Aby zamodelować relacje tego typu, używamy tabeli intersekcji, która przechowuje informacje o powiązaniach między rekordami z obu tabel. Tabela ta zawiera klucze obce z obu powiązanych tabel, dzięki czemu możemy przechowywać informacje o wszystkich połączeniach między studentami a kursami. Nie przejmujcie się, jeżeli wydaje Wam się to trochę skomplikowane lub jeżeli ciężko Wam to zapamiętać. Na szczęście ta wiedza w praktyce bardzo szybko się utrwala i nawet jeżeli teraz wydaje Wam się tylko zbędną teorią, to prędko stwierdzicie, że to całkiem praktyczne i logiczne rozwiązanie. Znamy cel, teraz musimy poznać środki. Aby sprawnie utworzyć model bazy danych, możemy posłużyć się narzędziem, które jest wbudowane w APEXa i nazywa się Quick SQL. Aby się do niego dostać, rozwijamy menu SQL Workshop oraz podmenu Utilities. Quick SQL pozwala nam bardzo szybko tworzyć model bazy danych używając naturalnego języka. Wystarczy wpisać nazwę tabeli, a następnie w kolejnych linijkach zrobić wcięcie i wpisywać nazwy kolumn, jakie chcemy, aby nasza tabela miała. W miarę jak piszemy, po prawej stronie generuje nam się kod SQL, który potem możemy uruchomić. Nie jest to specjalnie pedagogiczne, biorąc pod uwagę, że dopiero poznajecie ten język, a już macie drogę na skróty. Ale co was będę oszukiwał, sam korzystam z tego narzędzia prawie za każdym razem, kiedy muszę stworzyć jakieś struktury. W ten właśnie sposób mamy już gotowy kod, który utworzy pierwszą tabelę naszej aplikacji, tabelę z przepisami. Chciałbym jednak, żebyśmy do naszych przepisów mogli dodawać zdjęcia gotowych dań. A jak wiadomo, każdy przepis może mieć zupełnie różne efekty końcowe, w zależności od naszych zdolności kucharskich albo od tego, jak udekorujemy nasze danie. Dobrze więc, żeby można było dodać kilka zdjęć. I tu przyda nam się tabelka na ich przechowanie, która będzie z tabelą przepisów w relacji 1 do wielu. Jak widzicie, w kolejnym poziomie wcięcia wpisałem kolumny należące do drugiej tabeli, takie jak ID, opis oraz kolumnę z samym obrazkiem. Dzięki wcięciu Quick SQL rozumie, jaka ma być relacja między tabelami i automatycznie utworzył nam kolumnę wskazującą, do jakiego przepisu należy dany obrazek. Jest to klucz obcy tej tabeli. Tak sformatowany tekst może naturalnie kojarzyć się z tym, w jaki sposób dane od siebie zależą, że główną rolę odgrywają tutaj przepisy, a to obrazki do nich niejako przynależą. Ja jednak wolę wypisywać tabelki zwyczajnie, jedna pod drugą. W tym wypadku świadomie wpisuję nazwę kolumny, która jest kluczem obcym i osiągam ten sam efekt. Skoro jednak nie ma wcięcia, ani nic innego nie mówi APEXowi o tym, że tabele są w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane, to skąd wie on, żeby ten klucz obcy utworzyć? Dzięki nazwie kolumny. Quick SQL przeanalizował sobie, że powyżej mamy tabelę Recipes, a ta kolumna nazywa się Recipe ID, więc wydedukował, że chcemy, aby była między nimi relacja. Gdybyśmy jednak nazwali kolumnę inaczej, to taka relacja nie będzie utworzona i otrzymamy dwie osobne, niepowiązane ze sobą w żaden sposób tabele. Teraz jeśli się uprzemy przy swoim, to możemy ręcznie wymóc to, aby kolumna sam column name była kluczem obcym do tabeli Recipes. Wystarczy, że wpiszemy za nią specjalną dyrektywę /FK, F jak foreign, K jak key. Apex sam podpowiada, żeby podać teraz tabelę, do której się odnosimy i gotowe. Może wymaga to odrobinę więcej wysiłku, ale daje nam pełną swobodę w tym, jak definiujemy nasze struktury. Oraz daje nam też pewność, że kod będzie wygenerowany tak, jak tego oczekujemy. Apex jest niezły w zgadywanki, ale daleko mu do perfekcji. Wystarczy spojrzeć na typy kolumn, które nam zaproponował. Na opis przepisu i instrukcję przygotowywania zaproponowany mamy typ varchar z limitem znaków do 4000, co można uznać za wystarczające, również nazwa wygląda w porządku. Jednak czas przygotowania chciałbym podawać w minutach, więc lepszy będzie tutaj typ number. Aby ręcznie zmienić te sugestie, wystarczy przy kolumnie po spacji dopisać num albo number, przegenerować i pomyłka powinna zostać naprawiona. Jeśli jesteście ciekawi, co potrzeba dopisać, aby uzyskać inne typy danych, nie musimy zgadywać. Wystarczy otworzyć okienko pomocy i w zakładce Data Types znaleźć interesujący nas typ. Na przykład obrazek jest plikiem, więc w jego przypadku najlepiej będzie dopisać do kolumny File. I spójrzcie, oprócz zmiany typu kolumny na blob, który jest odpowiedni do przechowywania plików, Quick SQL wygenerował dodatkowe kolumny, które pomieszczą metadane przydatne do pracy z plikami. Skoro już mniej więcej wiemy, o co chodzi, idźmy dalej. Chciałbym, aby w naszej aplikacji, oprócz ogólnodostępnej puli przepisów, każdy mógł tworzyć własne. Będą one prywatne, niewidoczne dla innych. To mi przypomina o tym, aby utworzyć tabelę użytkowników. Niech każdy z nich ma swoje ID, login, e-mail, imię i nazwisko, a także dane istotne, jeśli chodzi o dietę, takie jak wiek, waga, wzrost i płeć. Na koniec dodamy obrazek, tym razem jeden per użytkownik, nie ma więc potrzeby tworzenia osobnej tabeli. Zmodyfikuję również odrobinę tabelę z przepisami. Dodam tutaj klucz obcy do tabeli użytkowników, tworząc relacje. Jeden użytkownik może posiadać wiele przepisów. Wymyśliłem, że przepisy ogólnodostępne będą miały tę kolumnę pustą, a te, które będą miały tu wpisany ID użytkownika, będą prywatne i widoczne tylko dla niego. Zwróćcie też uwagę na kolumnę płci. Dopisałem tu dyrektywę check wraz z dwoma wartościami, które spodziewam się, że będą w tej kolumnie zapisywane. Spowodowało to wygenerowanie constrainta, który wykona takie sprawdzenie za każdym insertem do tabeli i w razie niezgodności zwróci błąd. Te i inne dyrektywy możecie również podejrzeć w okienku pomocy w zakładce Column Directives. Ale co to byłyby za przepisy bez składników? Dodajmy więc kolejną tabelę. Tutaj zdefiniujemy sobie przede wszystkim nazwę i opis, ale też istotne informacje żywieniowe, takie jak kaloryczność czy ilość składników odżywczych w 100 gramach. Dodajmy tak zwaną flagę, czyli informację typu tak lub nie, informującą o tym, czy produkt jest pochodzenia zwierzęcego lub czy jest po prostu mięsem, co umożliwi w przyszłości wyfiltrowanie na przykład tylko takich przepisów, które składają się z wegańskich składników. Dodam obrazek oraz klucz obcy do tabeli użytkowników, żeby i tu umożliwić dodawanie produktów prywatnych. Teraz mamy składniki i przepisy jako dwie osobne tabele, niepowiązane żadną relacją. A jaką relacją powinny być powiązane? Według mnie sprawdzi się tutaj trzeci typ relacji, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli wiele do wielu. Będziemy więc potrzebowali tabeli łączącej. Zwykło się je nazywać łącząc dwie nazwy tabel, dzięki czemu intuicyjnie domyślamy się, że tabela, przepisy, składniki zawiera powiązania jednego i drugiego. Relacja wiele do wielu pozwala na to, żeby jeden przepis składał się z wielu składników, a te same składniki były wykorzystywane w wielu przepisach. Jest to chyba najtrudniejsza do zrozumienia relacja, dlatego jeśli czujesz, że potrzebujesz chwili, żeby się z nią zaznajomić, to śmiało. Cofnij sobie do animacji, przeanalizuj ją, a ja na Ciebie zaczekam. A jeśli już wszyscy jesteśmy na tej samej stronie, to posłuchajcie, jak dalej rozbudowałem nasz model bazy danych. Tabela łącząca, choć teoretycznie całkiem poprawna, dla naszego kontekstu jest trochę niepełna. Co z tego, że wiemy, które składniki trafią do których przepisów, skoro nie wiemy w jakiej ilości? Dodałem więc dwie kolumny: ilość i jednostka. A skoro jednostka, to problem, bo różne składniki mierzymy w całkowicie różnych jednostkach. Dla przykładu mąkę policzymy w szklankach, przyprawy w łyżeczkach lub szczyptach, a jeszcze inne rzeczy policzymy na sztuki. Dodam do tego, że niektórzy lubią mieć wszystko skrzętnie wyliczone w gramach, więc robi się galimatias. Dlatego też utworzyłem tabelę takie jak units, gdzie możemy zdefiniować różnorakie jednostki, oraz tabelę łączącą ingredient units, gdzie znów w relacji wiele do wielu łączymy składnik z jednostką lub jednostkami, definiując jednocześnie, ile takie połączenie wynosi w gramach. Przykładem może być wspomniana szklanka mąki, szklanka oleju czy szklanka wody. Kolejnym, być może najprostszym z przykładów relacji wiele do wielu, będzie połączenie składników z alergenami, które zrealizowałem, dodając tabelę allergens i ingredients allergens. Ponownie zasada jest taka sama. Jeden składnik może być powiązany z wieloma alergenami, a jeden alergen może znajdować się w wielu składnikach. Następnie powstała tabelka rating do gromadzenia ocen i komentarzy przepisów, tabelka meal types pozwalająca użytkownikom definiować nazwy przepisów i pory, o których je jedzą, takie jak drugie śniadanie czy podwieczorek. I na koniec odrobinę ciekawsza tabelka ingredient types, pozwalająca zdefiniować typy składników. Jest ona na tyle niezwykła, że pozwala na tak zwane samozłączenie. Posiada klucz obcy wskazujący na nią samą. Dzięki temu możliwe jest stworzenie drzewa hierarchii typów, gdzie typy główne dzielą się na podtypy, a te na kolejne. Przykładem może być pieczywo, które dzieli się na pieczywo pszenne, żytnie, bezglutenowe lub mięso, czy tak naprawdę każdy rodzaj składników spożywczych. Rzecz jasna rozbudowałem też tabelę Ingredients, dodając do niej klucz obcy wskazujący na typ z tabeli Ingredient Types. Cały skrypt dostępny będzie dla Was w linku pod filmem. Śmiało twórzcie swoje wersje bazy, dowolnie zmieniajcie ten skrypt i eksperymentujcie. Teraz jednak skupmy się na tym, jak przekuć ten skrypt w zalążek aplikacji. Po zapisaniu skryptu naciskamy przycisk Review and Run. Tu mamy możliwość wprowadzenia ręcznych poprawek, a następnie możemy skrypt uruchomić. Może się wydarzyć, że na tym etapie otrzymamy pewne błędy. Wówczas należy im się przyjrzeć i usunąć przyczynę. Najczęściej może być to zła kolejność tabel. Dla przykładu nie możemy utworzyć klucza obcego do tabeli, która jeszcze nie powstała. Błąd dostaniemy też, jeśli któraś z nazw jest zajęta. Wtedy możemy wybrać inną lub usunąć zduplikowany obiekt. Jeśli wszystko jest już w porządku, naciskamy przycisk Create App. Ta opcja przeprowadzi nas przez wizard tworzenia aplikacji, znany nam już z poprzednich odcinków. Tylko że tym razem pod standardową pustą stroną Home znajdziemy strony z raportami i formularzami dla każdej z naszych tabel. Oczywiście nie jest to w żaden sposób aplikacja, która by nas zadowalała, ale jest świetnym punktem wyjścia. Mam nadzieję, że do kolejnego odcinka wyprzedzicie mnie i będziecie czekać z gotową aplikacją. Wykorzystujcie śmiało to, co już wiecie oraz swoją kreatywność, żeby pozmieniać tę wygenerowaną aplikację, a ja w tym czasie przygotuję swoją. W następnym odcinku pokażę, co mam i postaram się zaprezentować kolejne możliwości APEXa. I uwaga, ważne ogłoszenie na koniec. Koniecznie zajrzyjcie do opisu pod filmem, tym razem znajdziecie tam link do grupki facebookowej, na której jestem ja, jak i mnóstwo innych świetnych deweloperów APEXa, którzy posłużą Wam radą i pomocą w nauce, w rozwoju Waszych aplikacji. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to liczę na łapkę w górę, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć!